Kontynuujemy nasz cykl szachowych kombinacji. Oto kolejna pozycja. Tym razem jest to pozycja, która powstała w partii dwóch czechosłowackich zawodników w 1931 roku. Białymi grał Opoceński, a czarnymi Chromatka. Partia zakończyła się dosyć szybkim zwycięstwem białych. No i przed tobą właśnie takie oto zadanie. Znaleźć, w jaki sposób białe rozstrzygnęły tę partię na swoją korzyść. Proponuję, żebyś zatrzymał na chwilę nagranie wideo i samodzielnie spróbował rozwiązać ten oto problem. Mam nadzieję, że rozwiązałeś poprawnie tę kombinację, a jeżeli nie, no to również za chwilę przekonasz się, w jaki sposób Opoceński, grający białymi, zdobył cały punkt w tej oto pozycji. Spójrzmy na ustawienie figur. Widzimy, że każda ze stron ma po dwie wieże, oprócz tego po jednej lekkiej figurze. No i mamy tutaj małą różnicę, jeśli chodzi o liczbę pionków, ponieważ czarne mają 6 pionków, białe mają pionków 5. No ale spójrzmy przede wszystkim na aktywność tych figur i na bezpieczeństwo jednego i drugiego króla. Biały król jest na polu E3, no i jak tak spróbujemy nieco dokładniej spojrzeć na to, czy coś mu grozi, czy w jakiś sposób czarne mają możliwość dania mu szacha, to widzimy, że nie, ponieważ goniec czarnych jest na białym polu. W tej chwili w ogóle nie ma jakiejś tutaj wielkiej swobody ruchów, przypomina wręcz nieco pionka, bo stoi tak ustawione w tym łańcuchu. Z uwagi na to, że jest to goniec białopolowy, to nie ma on możliwości zaszachowania w tej chwili białego króla, który stoi na czarnym polu. Czarne wieże w tej chwili też nie grożą w żaden sposób białemu królowi. Szczególnie ta wieża na F7 jest tak nieco schowana, nie ma tam jakiejś wielkiej swobody ruchów. Spójrzmy natomiast na czarnego króla i tutaj już nasuwają się nam na myśl pierwsze spostrzeżenia, że ten król nie jest tutaj chyba najbezpieczniejszy, no bo widzimy, nie może pójść na pole F5, ponieważ to pole jest atakowane przez białego pionka. Nie może wycofać się na E6, ponieważ tutaj działa biały skoczek. Nie może wreszcie pójść w tą stronę do przodu, ponieważ tutaj jest biały król, a także biały pionek. No i to wszystko sprawia, że jak widzimy w tej chwili, tylko pole D6 jest wolne dla czarnego króla. No i jeszcze popatrzmy może raz na białe figury. Widzimy, ta wieża tutaj może próbować jakichś takich chociażby motywów, prób zamatowania czarnego króla, więc zdaje się być figurą mocną, figurą silną. Również tutaj jest na tej półotwartej druga biała wieża. No i też mamy ładnego skoczka, który tutaj także odcina drogę czarnemu królowi na pole E6. No to wszystko sprawia, że widzimy, chyba jednak lepiej stoją białe. W jaki sposób to wszystko można wykorzystać? Widzieliśmy przed chwilą, wieża jest na A6 i tutaj ona miałaby możliwość dania takiego oto mata na polu E6, gdyby jednak nie było figur czarnych. Gdyby nie było tego gońca na D5, gdyby nie było wieży na E8, to od razu mamy mata. W tej chwili te figury czarnych są tutaj, więc jeszcze cały czas tego mata dać nie możemy, no ale coś się już nam nasuwa na myśl, że można by gdzieś tutaj próbować, dzięki temu, że mamy wieżę na linii szóstej, próbować dać w taki oto sposób mata, właśnie na przykład na tym polu E6, ponieważ widzimy, że czarny król nie będzie miał już żadnej możliwości ucieczki. Jak widzimy, pole E6 jest między innymi atakowane przez czarnopolowego gońca. No i tak nasuwa się na myśl, a co by było, gdyby tego gońca w jakiś sposób wyeliminować? Skoro on jest obrońcą tutaj wokół przy królu stojącym, no to może spróbować, by tą naszą wieżą z D1, która w tej chwili jednak nie ma jakiegoś tutaj wielkiego wpływu na to, co się dzieje bezpośrednio wokół króla, to może ta wieża uderzy, spróbuje zabić tego gońca. Tak się właśnie dzieje. No i co widzimy? Co się zmieniło? Owszem, w tej chwili cały czas nie możemy dać mata, ponieważ jeszcze jest na polu E8 czarna wieża, ale czy w tej chwili król czarnych ma jakikolwiek ruch? Okazuje się, że nie. Wtedy wcześniej jeszcze cały czas mógł uciekać na pole D6. W tej chwili jednak, dzięki temu, że poświęciliśmy jakość, pionek czarnych z pola C6 pobił na D5. No a to wszystko sprawia, że nasza wieża na szóstej linii już definitywnie odcina czarnego króla.
który ma już jeszcze, który jest w jeszcze trudniejszej sytuacji, jest mu już zupełnie ciasno, a nasza wieża tymczasem zyskała tutaj jeszcze większą aktywność i działa jeszcze mocniej. Widzimy zatem, nie ma już żadnej w tej chwili możliwości, żeby Czarny Król uciekł z powrotem na linię szóstą i gdzieś próbował się chować w swoim obozie. Co to oznacza? Że w tej sytuacji chyba jesteśmy na właściwej drodze. Nie możemy nadal dać mata na polu E6, ponieważ tu jest jeszcze czarna wieża na E8. Czy możemy w jakiś inny sposób zaatakować w tej chwili króla? Nasuwa się nam na myśl to, że może warto by spróbować coś zrobić z tym skoczkiem. Czy skoczek ma jakieś możliwości dania szacha? Mógłby dać szacha tutaj na polu G6. No i to byłby nawet wówczas mat. No ale jeden problem jest taki, że niestety wtedy pionek z H7 pobije nam tego skoczka. Nawet jest tutaj strzałka od tego pionka i niestety mata wówczas nie będzie. No a co gdybyśmy spróbowali z innej strony, na przykład na D3. Ponownie mamy szacha i ponownie widzimy, że byłby to mat, gdyby nie to, że raz jeszcze czarny pionek może nam pobić tego skoczka. Tym razem pionek z E4. No ale czy na pewno to jest dla nas takie niekorzystne? Popatrzmy, ten pionek bije i co się okazuje? Że tym razem najpierw skoczek odchodząc z linii F zwolnił drogę pionkowi z F2. No a teraz, kiedy czarny pionek pobił tego skoczka na D3, to okazuje się, że nie dość, że nasz pionek na F2 ma wolną drogę, to jeszcze nie może zostać w żaden sposób zbity, ponieważ na E4 nie ma już czarnego pionka. Co to oznacza? Że możemy zagrać spokojnie F2 na F4 i po prostu zamatować czarnego króla. Spójrzmy raz jeszcze na całe zadanie, na całą pozycję z tej partii. Zaczynamy od pobicia figury, która tutaj odgrywała broniącą rolę, a jednocześnie przede wszystkim dzięki temu nasza wieża na E6 już definitywnie odcina czarnego króla. Potem dajemy kolejnego szacha i celem tego szacha jest przede wszystkim odciągnięcie pionka, który już nie będzie dzięki temu uniemożliwiał nam ruchu F2, F4. No a skoro ten czarny pionek z E4 pobił na D3, no to już widzimy, pionek F2, F4 ma wolną drogę i w tenże oto sposób czarny król został zamatowany. I to gdzie? W samym centrum szachownicy. Bardzo ładny mat.